Dzisiejszy odcinek programu Zwierzenia w dużej mierze poświęcimy królikom. Odwiedziliśmy bowiem z kamerą panią Emilię Kamek, która wraz z najbliższymi troskliwie zajmuje się tymi wyjątkowymi zwierzętami i ma ogromną wiedzę na ich temat. Jeżeli macie państwo w planach kupno lub adopcję takiego uroczego uszaka, to warto dobrze się do tego przygotować. Sześć lat temu był taki króliczek w piwnicy, mieszkał w klatce i żeśmy po prostu powiedzieli, że damy mu dom, więc go zabraliśmy i tak to się zaczęło. Okazało się, że to są bardzo fajne, przyjazne zwierzątka, które odwdzięczają się. Tyle, ile miłości my im damy, tyle one oddają nam. Także to było spore zaskoczenie, że po prostu ta miłość, nagle pojawiła się ta miłość do uszaków. I powiem szczerze, że ktokolwiek miał do czynienia z królikami, to zakochuje się w nich od razu. To nie jest pies czy kot, czyli nie ma takiej łatwej komunikacji. Zaprzyjaźniamy króliki na ich warunkach. Co to znaczy? Czyli królika nie podnosimy, siadamy na podłogę z nim i pomału na smaczka, wyciągamy smaczka, czekamy aż podejdzie. Na początku nie głaszczemy, ponieważ to trzeba zrobić bardzo pomału, małymi kroczkami. Jak widzimy, że zaczyna nam coraz bardziej ufać, to próbujemy go pogłaskać. Można też zrobić tak, że się kładziemy totalnie na podłodze i czekamy, aż królik podejdzie, obwącha nas. I dopiero zaczynamy tak jakby w jego kierunku próbować go pogłaskać, czy po prostu dać mu smaczka. Tylko teraz tak, są króliki, które są po prostu jak psy, że tak powiem. Można przytulać, głaskać, śpi się z nimi. Natomiast są króliki, które są po prostu nietykalskie i to trzeba uszanować. Czyli one po prostu mogą całe życie nie chcieć się dać pogłaskać. Jednak one też potrzebują domu, troski, opieki, one tak samo czują, jednak najczęściej jest tak, że jeżeli jest królik nietykalski, to czasami potrzeba aż 2 lata, żeby się otworzył. I na przykład taka pani miała 2 lata, znaczy ma króliczka i dopiero po 2 latach położył się koło niej i była taka szczęśliwa, że to wszystkie sprzątanie kuwety, kupowanie tych wszystkich smaczków opłaciło się, że w końcu jej zaufał. Także to, czyli robimy, zaprzyjaźniamy się z królikiem na jego zasadach, nie można go podnosić na ręce, ponieważ one są na początku łańcucha pokarmowego, czyli każde podniesienie kojarzy im się, że jest w szponach jakiegoś drapieżnika i to on zawsze będzie źle kojarzył. Jeżeli będziemy podnosić, to będziemy postrzegani przez królika jako drapieżnik i on się nigdy nam nie zaufa. Musimy to zrobić tak, że jesteśmy na ziemi. Króliki też lubią spać na łóżkach, więc czekamy na to, aż on sam odważy się, wskoczy na łóżko i wtedy też można zaprzyjaźniać się, czyli głaszczemy, przytulamy, kto jak lubi po prostu i na ile króliczek pozwala. Wybierając dla królika klatkę, to musi być 120 cm, to jest minimum. W takiej klatce jest w stanie królik po prostu jeść, położyć się, rozłożyć, obrócić. Natomiast ja osobiście mam króliki bezklatkowe, na co zachęcam. To znaczy mam tylko spód kuwety, gdzie mam kuwetę taką jak dla kotów z siankiem, mam miseczki z ziółkami i one po prostu sobie biegają po całym domu. One są wykastrowane, więc spokojnie wszystkie rzeczy związane z higieną robią w kuwecie. Nie załatwiają mi się po domu i to jest takie rozwiązanie, że one widzę, że są szczęśliwe, że one biegają, że one, bo królik jak pies i kot potrzebuje tak samo ruchu, tak samo potrzebuje biegać, robić swoje obroty, skakać i jeżeli na przykład my będziemy go trzymać w małej klatce, to po pierwsze będzie miał depresję, zrobi się agresywny, nie będzie chciał do nas nawiązać z nami relacji, będzie się nas bał, że jeżeli króliki moje biegają po domu, to my dzielimy wspólnie przestrzeń. Czyli my jesteśmy jednym stadem, a jeżeli zamkniemy królika w klatce, to on wie, że to jest jego teren, a to jest nasz teren, więc nigdy między nami nie będzie takiej przyjaźni. A jeżeli tak jakby tą barierę zdejmiemy, to jesteśmy na wspólnym terenie, i jesteśmy razem stadem i to jest potrzebne, żeby królik wiedział. Natomiast można też zrobić tak, że mamy klatkę
nawet mniejszą, ale jest cały czas otwarta. I to wtedy jest tak jakby dla niego norka, bo króliki lubią norki. Bardzo ważne jest, żeby wykastrować króliki. I to nie chodzi tylko o to, żeby było czysto w domu, czyli żeby się załatwiały do kuwety, ale to jest dla zdrowia królików. Jeżeli nie wykastrujemy królików, to prędzej czy później one dostaną problemów zdrowotnych. Będą to nowotwory, będą to guzy. I to dotyczy się i samców, i samic. Kastracja to jest podstawa, żeby królik był zdrowy. Jeżeli chodzi o dietę, to musimy zrozumieć, że króliki są z grupy zajęczaków. To nie są gryzonie, czyli one nie mogą mieć karmy dla chomika, czyli zbóż. Zboża zabłacają im żołądek. Dajemy karmę dla zajęczaków, dla królików, czyli tak. Po pierwsze, stały dostęp do siana. 24 godziny na dobę musi być sianko świeże. I teraz tak, drugim elementem są zioła. Zioła kupujemy w sklepie, może być mieszanka gotowa, możemy sami komponować. Są to między innymi liście porzeczki, liście maliny, truskawki, liście róży, kwiat hibiskusa, korzeń topinamburu, liście topinamburu, kwiat nagietka, może być też liście pokrzywy. Najlepszym przysmakiem są liście babki lantacetowatej, liście babki szerokolistnej oraz korzeń, liść mniszka lekarskiego. Sianko pomaga ścierać zęby, ale też muszą być jakieś gałązki. Może być gałązka jabłoni, żeby ścierał zęby uszak, mogą być jakieś innych drzew. Może być lipy, ale proszę też pamiętać, że króliki lubią też korzeń mniszka lekarskiego i moje uwielbiają i ścierają sobie ząbki właśnie dzięki niemu. Rozmawiałam z paniami z sklepów zoologicznych, to mówią, że po prostu uszaki uwielbiają korzeń mniszka lekarskiego na ścieranie zębów. Marchewkę można podać, ale od czasu do czasu, ponieważ zawiera cukier i wcale nie jest taka zdrowa dla królików. Nie wolno im dawać sałaty lodowej, ponieważ zawiera substancje, które są bardzo szkodliwe dla królików. Nie wolno też dawać kapusty, ponieważ kapusta jest wzdęciowa. One mają bardzo delikatne jelita i po takiej kapuście mogą im popękać jelita i to jest tragiczne w skutkach. Także nie dajemy. Jeżeli chcemy dać sałatę, to tylko sałatę rzymską. Ona jest dla nich bezpieczna, ale też trzeba uważać, żeby nie była pełna pestycydów, ponieważ to też może być zgubne w skutkach. Weterynarza odwiedzamy co 4 miesiące na obcięcie pazurków, na kontrolę uzębienia i szczepimy raz w roku na wiosnę na pomór króliczy i na myksomatozę. To jest bardzo potrzebne, to jest bardzo ważne, ponieważ nie ma leku na pomór. To jest po prostu nagła śmierć królika, także trzeba szczepić. Jeżeli chodzi o inne problemy królicze, to proszę pamiętać, że króliki z racji, jak już wspominałam, są na początku łańcucha pokarmowego, czyli one bardzo długo nie dają poznać, że są chore, żeby drapieżnik nie mógł ich złapać, schwytać, więc dopiero jak już jest widać objawy choroby, często już jest za późno, więc należy, regularnie chodzimy do weterynarza i sprawdzamy stan zdrowia, albo polecam raz w tygodniu ważyć króliki. Jeżeli zobaczymy utratę wagi, na przykład 100 gram mniej, to znaczy, że się coś już zaczyna dziać i trzeba zrobić pełną diagnostykę. Króliki też mają bardzo słabe serca i to trzeba pamiętać. Wystarczy, że nagle jest jakiś wielki huk, one potrafią dostać zawału serca i odejść. Także królik powinien mieć miejsce gdzieś, gdzie nie jest głośno. Mogą króliczki być z dziećmi jak najbardziej, mieć cudowne relacje, wzajemny szacunek, ale po prostu, żeby mieć też miejsce, taki azyl, gdzie jest cisza, spokój, gdzie może się króliczek odpocząć, wyspać. Króliki są bardzo czystymi zwierzątkami, same się wylizują i nie ma problemu z tym, nie wolno kąpać królika. Kąpiel królicza może się skończyć tragicznie dla królika, może się podziębić i może zachorować. Poza tym to jest dla niego bardzo duży stres i może dostać zawału serca. Też nie wolno kłaść króliki, jak widziałam na internecie, że w zlewie pełnym wody królik jest położony plecami. On wtedy wchodzi w taki trans.
I to jest taki trans, który powoduje przyspieszenie pracy serca i może też skutkować zawałem serca. Króliki są zwierzątkami stadnymi i uszakom potrzeba towarzystwa króliczego. Człowiek niestety, nawet jakby bardzo chciał, nie jest w stanie zapewnić mu takiego towarzysza jak drugi królik. One razem ze sobą leżą, one razem się myją. I świat nie jest taki straszny, jak ma się obok drugiego królika. Króliki łączymy parami najlepiej, chociaż też są pary udane, że są dwie samiczki i dwóch samców. Także nie ma problemu, natomiast pary są najmniej problematyczne. I to jest tak, bierzemy jednego króliczka, kastrujemy go i dopiero wtedy możemy drugiego do domu przyprowadzić, ale też musimy przed łączeniem wykastrować. Jeżeli będzie tak, że któryś będzie niewykastrowany, to ten zapach będzie tak denerwował tego króliczka, który jest wykastrowany, że one się będą gryzły, one się mogą zagryźć, one mogą sobie zrobić potworne problemy. To jest taki jakby paradoks, one są stadne, one potrzebują towarzysza, ale one są bardzo terytorialne i trzeba mieć pewne zasady, żeby je połączyć. Czyli kastrujemy, łączymy na neutralnym terenie, czyli to nie może być ani teren jednego, ani drugiego, muszą być równe szanse i one wtedy ustalają hierarchię między sobą, czyli jest samiec alfa i jest subdominant. Króliki są to zwierzątka, które tak samo jak psy czy koty czują i mają potrzebę, żeby być kochanym, ale jeżeli przerasta nas opieka nad nimi, to ja chciałam zaapelować do Państwa, żeby proszę nie wyrzucajcie do lasu, na łąkę. Króliki domowe to są zwierzęta udomowione i one nie poradzą sobie w takich warunkach. One umrą z głodu albo drapieżnik je jakiś chwyci, albo z zimna umrą i wystarczy skontaktować się z fundacją, powiedzieć jaki jest problem i przekazać fundacji królika. Jeżeli fundacja nie może przyjąć, ponieważ na przykład jest przeładowana, to daje na swojej stronie ogłoszenie grzecznościowe, gdzie publikuje Państwa post, że szukają Państwo dobrego domu. Tylko jeżeli szukamy domu, to też proszę sprawdzić ten dom, zobaczyć warunki, zapytać się, czy osoba zna się na królikach, czy zna się na diecie, czy ma kontakt z weterynarzem, czy jest mobilna i może w razie co coś się stanie, pojechać do weterynarza. Króliki mają tak szybki metabolizm, że jeżeli one zachorują, coś się dzieje, to trzeba natychmiast jechać do weterynarza. Następnego dnia już będzie za późno. Jest taka strona, taka grupa na Facebooku, Króliki z takim serduszkiem. I tam jest po prostu mnóstwo informacji, artykułów odnośnie diety, odnośnie zaprzyjaźniania, odnośnie tego, kiedy możemy wziąć drugiego uszaka. Są tam różne polecane fundacje, gdzie właśnie możemy zaadoptować uszaka, ponieważ jeszcze chciałabym dodać, że warto uszaka zaadoptować z fundacji. Oni doradzą, jeżeli będziemy już gotowi na drugiego, to też nam dobiorą pod względem charakteru królika drugiego. Także tą grupę z całego serca polecam, warto się zapisać. Aleksandra Barcikowska, witam Państwa w schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Od czasu do czasu zaglądamy do tego miejsca, czyli do kociarni. Ważna sprawa, drodzy Państwo, w tej chwili mieszka tutaj aż 70 lokatorów i lokatorek, czyli kotów i kotek w różnym wieku, więc chyba pora, żeby też zwrócić Waszą uwagę na to, że można jednego z tych uroczych, mruczących
właśnie czworonogów adoptować. Ze mną Daria Szmaruk, która opowiadać będzie o naszych dzisiejszych bohaterach. Bohaterach czy bohaterkach, Daria? O bohaterze i bohaterce, można tak powiedzieć. Pierwsza nasza bohaterka to Niunia. Niunia jest biało-czarna, jest niespełnoroczną kotką, która trafiła do nas w ciężkim stanie. Miała zaburzenia również neurologiczne ze względu być może na przechodzoną po neurokopenię. W tej chwili Kicia jest w pełni zdrowa, sprawna, ma bardzo nietypowy pyszczek, wyraz pyszczka, jest przeurocza w tym. Generalnie Kicia aktywna, lubiąca się bawić, ale jednocześnie miziasta do pewnego momentu. Pokazuje po prostu, kiedy ma dosyć, bo też jest jeszcze taka troszeczkę mocno rozemocjonowana tym, że jest na wybiegu, że ma tych ludzi dla siebie cały czas, dlatego że też no, niestety podczas leczenia przebywała w klatce. Doskonale dogaduje się z kotami, nieraz się zdarzy, że oberwie od któregoś, to tak zrobi minę na zasadzie dlaczego ja i pójdzie sobie dalej i mówi dobra, to idę dalej szukać znajomości, więc myślę, że spokojnie w kocim towarzystwie odnajdzie się. Co do psa, na początku pewnie będzie się bała, ale myślę, że jest to do zrobienia. Raczej dom bez małych dzieci, ze względu na to, że no, ma swoje humorki, więc też trzeba mieć możliwość uszanowania tego. No, a przy dzieciach wiadomo, ciężko czasami jest to ogarnąć. No nie może być kotem wychodzącym, tak? Tutaj jest takie zastrzeżenie, że na pewno musi być kotem stricte domowym. To jest właśnie Niunia, a jeżeli chodzi o kota, to w podobnym wieku kotek? Tak, też jest ubiegłoroczny, można powiedzieć. Muszu trafił jako młodziutki kotek, też bardzo długo był leczony. W naszym gabinecie weterynaryjnym, z którym współpracujemy, był też hospitalizowany. Sprawował się tam doskonale. Generalnie stał się ulubieńcem lekarzy i pomocy weterynaryjnej. Kocurek w tej chwili jest troszeczkę wycofany, troszeczkę bywa nieufny, ale być może też ze względu na to, że jednak dużo się tu dzieje. W tej chwili jest dużo kotów na wybiegu, nie wszystkie są fajnie nastawione do reszty, więc one też, te koty młode są takie troszeczkę na czujce i one tak wyczuwają, kiedy mogą, ale jak się go zaprosi do zabawy, to coraz chętniej już podchodzi, coraz bliżej, daje się głaskać, miziać. No w gabinecie, jak przebywał na leczeniu, to był bardzo mruczastym i miziastym kotem, więc myślę, że w domu bez tego stresu, bez tego niepokoju, jakim jest schronisko, okaże się fantastycznym kocim kumplem i też doskonale dogaduje się z innymi kotami. Niunia i Muszu to dwoje naszych dzisiejszych bohaterów. Młode kotki, kotki, które są tutaj w schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Pewnie w domu poczułyby się zdecydowanie lepiej, więc liczymy przede wszystkim na Państwa otwartość, odpowiedzialność, wielkie serca i na to, że jeżeli się zdecydujecie, to już to będzie taka adopcja do końca życia. A jeżeli chcecie poznać Muszu, Niunię albo innych mieszkańców kociarni, zapraszamy do schroniska Leśny Zakątek w Koszalinie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zwierzeń. Dziś i w dwóch kolejnych odcinkach będziemy gościć Melę i Sonię wraz z ich właścicielkami. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak aktywnie spędzić spacer z psem, tak aby były pozytywnie zmęczone i szczęśliwe. Zapewne zastanawiacie się, jak urozmaicić psie spacery. Zazwyczaj zachęcam do węszenia. Najprostszy sposób to rozrzucenie smaków na trawę czy w głębokie liście. Poza tym można wykorzystać psie przeszkody, którymi są drzewa, konary drzew, ławki, schody bądź jakieś stopnie lub kamienie. Na nich możecie porozkładać smakołyki, tak aby pies wskakiwał i poszukiwał. Drugą świetną zabawą, szczególnie dla tych psów aktywnych i małych skocznych, jest pokonywanie tych przeszkód. Przeskakiwanie ławki, przeskakiwanie konara drzew, skakiwanie na drzewa, które są powalone w parkach czy w lesie, bądź skakiwanie na kamienie. Dzięki temu psy ćwiczą swoją świadomość ciała, poza tym budują pewność siebie. To jest bardzo dobry element terapii behawioralnej u psów lękowych czy agresywnych. Dzięki temu stają się pewniejsze siebie, poznają nowe podłoża, środowiska, mogą również przełamywać swoje bariery i lęki.
nie bez przyczyny dzisiaj zaprosiłam Melę i Sonię. Są to suczki rasy Jack Russell Terrier. Charakteryzują się dużą aktywnością i świetnie pracującym nosem. Dlatego dziś zaprezentują Wam pokonywanie przeszkód i używanie psiego nosa w poszukiwaniu smakołyków. Ćwiczenia możecie wykonywać niezależnie od rasy i wielkości swojego psa, więc zachęcam Was, abyście wprowadzili je do Waszych wspólnych spacerów. Obrót. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Państwa za 2 tygodnie, gdzie ponownie zobaczymy Melę i Sonię. Do zobaczenia. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie ze zwierzętami, to czekamy na maile. Proszę wysłać je na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia, a na kolejny odcinek programu zapraszamy w niedzielę, 2 kwietnia.